Cześć, tu Baftasie TV, Marcin Niepoprawny Tata. Dzisiaj chcemy Wam pokazać nową BMW, którą mamy. Jest to dla nas trochę nietypowa zabawka, ponieważ ona jest od 6 roku życia, czyli Marcin się teoretycznie nie łapie. Już wiecie więc skąd nick Niepoprawny Tata. A jeszcze na koniec filmu pokażemy Wam, co trzeba zrobić, żeby dostać od nas za darmo takie naklejeczki. A nową BMW porównamy ze starą, którą już mogliście oglądać na filmiku na naszym kanale. Zabieramy się za otwieranie zabawki. Możemy Wam też powiedzieć, że już jedną taką sztukę mieliśmy, ale okazało się, że była zepsuta. Musieliśmy ją wymienić. I tutaj uwaga do wszystkich, którzy są zainteresowani takimi autkami. Trzymajcie swoje paragony, bo bez paragonu, jak sztuka będzie zepsuta, to jej nie wymienicie najprawdopodobniej, a przynajmniej będzie to bardzo utrudnione. Mamy bateryjkę z modułem Bluetooth, a tu samochodzik. Dołączony jest kabelek do ładowania. Samej kostki ładowarki w zestawie nie ma, ale można wykorzystać kostkę od telefonu. Mamy już zdjęte zabezpieczenie i uwolniliśmy nasz samochodzik. Teraz Wam pokażemy, jak można zmieniać sterowanie w aplikacji. Tutaj tym przyciskiem można sobie wybrać, zobaczcie, czy mają być to strzałeczki, ruch telefonu, czy kierownica. Jest to kierownica. Dobra, to jedź. Możecie je sobie teraz porównać jedna koło drugiej. Na pewno CSL jest wyraźnie dłuższy, zobaczcie. Ale za to Z4 ma większe koła. Może jest krótsza. Nie mam wrażenia, nie sprawdzałem dokładnie, ale mam wrażenie, że setka jest też wyraźnie lżejsza. Mogliście porównać sobie na filmiku. Z4 wyraźnie mocniej skręca. Można nią kręcić w bączki, ale tylko w jedną stronę. A tak naprawdę to przeszła delikatny tuning. Użytkownik Hatamoto napisał mi w komentarzu pod poprzednim filmem, jak naprawić skręcenie w autku, i zastosowałem tą metodę. Także dziękuję Ci bardzo. I dzięki temu przestało autko trzeszczeć przy skręcaniu i też sam promień skrętu się bardzo poprawił. Nie próbowałem tego jeszcze tutaj w klasyku, w CSL-u, ale może jak coś takiego zrobię, to też będzie autko lepiej skręcać. Bo póki co nim się bączków robić nie da, ale chociaż nie trzeszczy tak jak Z-ka na początku. Słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani, to w komentarzach pod poprzednim filmem, gdzie pokazywaliśmy naszego klasyka, jest właśnie opis, jak wykonać naprawę. A jakbyście bardzo chcieli, to piszcie komentarze i może nagram filmik, jak to się robi dokładnie, żebyście widzieli, bo też po komentarzach widzieliśmy, że te problemy ze skręcaniem się zdarzają nie tylko u nas. Teraz powiem Wam, co trzeba zrobić, żeby dostać od nas naklejeczki. Mamy cały pakiecik naklejek, jak widzicie. I mam taki pomysł, że jak będzie mało chętnych, to wyślemy po prostu jednej wybranej osobie taki pakiet
Natomiast jeżeli chętnych będzie bardzo dużo, to podzielimy go na dwie albo trzy części, więc zobaczymy po prostu od zainteresowania. Na pewno ktoś od nas te naklejki dostanie. A co trzeba zrobić? Trzeba napisać w komentarzu adres e-mail, pod który mamy się zwrócić po adres, na który mamy to wysłać. Jeżeli nie chcecie pisać adresu, możecie też napisać do mnie na Instagramie i tam w wiadomości prywatnej podacie mi adresie, gdzie możemy to wysłać, a my sobie wybierzemy jedną lub więcej osób po prostu według uznania. Nie ma żadnych reguł, możecie napisać cokolwiek w komentarzu. Pamiętajcie tylko o adresie e-mail. Możecie napisać na przykład, które autko Wam się podoba i dlaczego, a my sobie kogoś wybierzemy. I to już wszystko na dzisiaj. Jak się podobało, zostawcie łapkę i subika. Pa, pa.